Radio Plus. Sedno sprawy. Gościem Sedna Sprawy jest dzisiaj profesor Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego. Dzień dobry, panie profesorze, witam. Dzień dobry. Panie profesorze, no jeszcze wyjaśnijmy słuchaczom, że pan profesor zajmuje się sekwencjonowaniem wirusów, czyli no, badaniem, czy pojawiają się nowe mutacje. Mutacja Omikron w Polsce już została potwierdzona, czy cały czas taka próbka nie trafiła do pana profesora? W tym momencie taka próbka do nas nie trafiła. Próbujemy ściągać świeże materiały z różnych szpitali. Natomiast tutaj raczej trzeba by liczyć na sieć sanepidów, to znaczy sanepidów wojewódzkich, które od jakiegoś czasu również zaczęły sekwencjonować. One mają znacznie szybszy dostęp do materiału klinicznego. A my trochę jesteśmy zdani na łaskę jednak tych, którzy pobierają i przesyłają. Natomiast no, teraz czekamy na kolejne próbki i zobaczymy, czy tam coś znajdziemy, czy też cały czas delta. A panie profesorze, czy próbki bliskich kobiety, która w Chinach, jak się okazało, no właśnie zdiagnozowano u niej tę mutację Omikron, czy próbki bliskich tych osób, bliskich tej właśnie kobiety, będą badane, są w laboratorium pana profesora? Jak to wygląda? Czy będziecie się im przyglądać? Tak jak mówiłem, na początku tego roku, czy na początku zeszłego roku my zaczęliśmy sekwencjonować. W tym roku podjęliśmy takie zorganizowane działanie w ramach projektu Agencji Badań Medycznych. Natomiast no, później dołączyły do nas kolejne jednostki, które też sekwencjonowały. Także w tym momencie nie jesteśmy jedyną jednostką. No i podejrzewam, że te próbki trafią akurat do Państwowego Zakładu Higieny, który jest taką jednostką referencyjną w tego typu przypadkach. A no, tak to powinno działać. Panie profesorze, co teraz wiemy już o Omikronie? Bo masa informacji w przestrzeni publicznej się pojawia, często sprzecznych. Chyba to, co jest pewne, to, że jest bardziej zaraźliwy. To absolutnie chyba nie ma najmniejszych wątpliwości, szczególnie jak patrzymy teraz na Wielką Brytanię. Może tak. To, co jest pewne, to jest to, że szybciej się rozprzestrzenia, bo z tą zaraźliwością to jeszcze nie do końca jest jasne. A to nie jest tożsame? No nie do końca. Zaraz wytłumaczę, o co chodzi. To jest wariant, w którym pojawiło się w jego genomie, pojawiła się cała seria zmian, tak zwanych mutacji, co samo w sobie nie byłoby niepokojące, ale stały się dwie rzeczy. Pierwsza rzecz, te zmiany, te mutacje zostały wcześniej powiązane z konkretnymi cechami, na przykład takimi jak zwiększona zaraźliwość, czy też unikanie naszej odpowiedzi immunologicznej, czyli unikanie naszego układu odpornościowego, a jednocześnie pojawiły się właśnie doniesienia z RPA, że ten wariant bardzo szybko się rozprzestrzenia tam właśnie. To, co wiemy teraz, to tak naprawdę jest potwierdzenie tych obserwacji pierwszych, czyli tego, że te zmiany w sposób korelują z ukrywaniem się przed naszym układem odpornościowym. Teraz i zarówno badania laboratoryjne, czyli tak zwana neutralizacja wirusa przez przeciwciała nasze, wytworzone w odpowiedzi na chorobę lub na szczepionkę, te przeciwciała słabiej działają w stosunku do Omikrona niż działały w stosunku do Delty. A jak już wartościować to możemy? Jak daleko słabiej? No właśnie, te badania laboratoryjne to są badania laboratoryjne. My wiemy, że jest redukcja, natomiast no nie wolno tego przepisywać, że tak powiem, na efektywność szczepionki. Tam efektywność samych przeciwciał to było około 40-krotnie mniejsza niż w przypadku Delty. Natomiast to się nie przepisuje w żaden sposób na efektywność samej szczepionki. Ale 40-krotnie mniejsza, panie profesorze? Efektywność. To nie jest wcale tak dużo. To znaczy, że musiało być 40 razy, no w dużym uproszczeniu, 40 razy więcej przeciwciał czy tej surowicy, żeby zahamować zakażenie. Także to właśnie dlatego ostrzegam, że to się nie przepisuje na efektywność szczepionki i to nie znaczy, że szczepionka będzie 40 razy słabsza. To, co teraz wiadomo z bardzo wstępnych analiz już epidemiologicznych, potwierdza, że faktycznie dochodzi do redukcji efektywności naszego układu odpornościowego, dlatego że no, bardzo często dochodzi do reinfekcji osób, które przechorowały COVID. W przypadku osób, które już na wiosnę przyjęły dwie dawki szczepionki, również ta efektywność jest zredukowana. Nie do zera jest zredukowana i ta dobrą wiadomością jest to, że ten booster, czyli dodatka przypominająca, przywraca tą odporność do całkiem niezłego poziomu. Tam te pierwsze raporty mówią o efektywności na poziomie 75%. I jedna ważna rzecz. My tutaj mówimy o efektywności względem samej choroby, czyli tego, że ktoś się źle czuje, ma jakieś objawy,
takie grypopodobne. Natomiast to, co dociera również do nas i to jest czasami źle interpretowane, to jest to, że jest stosunkowo mało ciężkich przypadków jak na razie. To ja był przykład Wielkiej Brytanii podam. W Wielkiej Brytanii to z niedzieli chyba to są dane potwierdzone ponad 3100 przypadków, 10 osób w szpitalach. Więc to by świadczyło o tym, że ten wirus jest, choroba wywołana tym wirusem jest mniej groźna niż ta wywołana deltą? Nie, to nie, o tym nie świadczy. Ale wróćmy jeszcze jeden wątek chciałem skończyć, jakby do tego, co pan zapytał, czy ten wirus jest mniej zakaźny. Bardziej zakaźne, czy to jest jasne. To, co w tym momencie widzimy, to jest to, że wirus bardzo szybko się rozprzestrzenia i to może wynikać z dwóch rzeczy. Albo jest bardziej zakaźne, albo właśnie przełamuje tą odporność po chorobie, czy częściowo po szczepionce i jakby znajduje więcej osób wrażliwych, dlatego tak szybko się rozprzestrzenia. Także tutaj jeszcze tej jasności nie mamy, jak wygląda sprawa z tą zakaźnością. Albo jedno i drugie. Też jeszcze chyba... Albo jedno i drugie też jest możliwe, natomiast na razie jest trochę za wcześnie, żeby mówić. Natomiast jeżeli chodzi o to, jaką chorobę powoduje, to tutaj pojawia się oczywiście cała masa różnych spekulacji o tym, że ten wariant już jest łagodny, że ten wariant nie jest łagodny. Na razie jest za wcześnie, żeby o tym mówić, z dwóch powodów. Po pierwsze, na razie mamy głównie dane z RPA, mówię o danych długoterminowych, bo pan mówi o tym, ile osób było diagnozowanych. No tak, tam jest sprawa świeża bardzo, to wszystko, nie wiem, za tydzień, dwa tygodnie będzie można coś powiedzieć pewnie. Tak, że jeżeli ktoś jest zdiagnozowany, to on za tydzień, dwa tygodnie trafi do szpitala, czy może tam chwilkę wcześniej, a jakby no niestety część osób umrze i to będzie na 2-3 tygodnie opóźnienia. Także tutaj nie porównujmy dziennych wyników liczby przypadków do liczby zgonów. Panie profesorze, natomiast... Nie, to proszę dokończyć wątek i... Natomiast to, czy on powoduje cięższą chorobę, to jest tak. Pierwsza sprawa jest taka, mamy dane głównie właśnie z RPA, gdzie populacja jest jednak zupełnie inna, jest znacznie młodsza i w związku z czym tamta śmiertelność może być niższa. A druga sprawa jest taka, że ponieważ on zakaża osoby, które przechorowały, które się zaszczepiły, to zwiększa się populacja tak naprawdę osób, które mogą się zarazić, ale to była doskonała wiadomość, dlatego żeby znaczyło, że i zarówno szczepionka, jak i przechorowanie chronią nas w bardzo dobrym stopniu przed tą ciężką postacią. Więc to by była dobra wiadomość, jeżeli by się okazało, że faktycznie te osoby, które chorują, które wcześniej już przechorowały COVID, które wcześniej były zaszczepione, no chorują statystycznie rzecz biorąc lżej. Natomiast porównanie samego wirusa delty do omikrona, czy któryś z wariantów jest bardziej, powoduje cięższą chorobę, wymagałoby no, znacznie głębszych badań. Ale patrząc na Wielką Brytanię już teraz, panie profesorze, można stwierdzić z dużym prawdopodobieństwem w Polsce po nowym roku będziemy mieli kolejną falę pandemii, ta nie zdąży opaść i kolejna wywołana omikronem znowu będzie potężny wzrost zachorowań? No można założyć, że będziemy widzieli wzrosty. Po nowym roku już, tak? No jakiś styczeń, luty, tak? To będzie ten czas, kiedy znowu zacznie zachorowań przybywać, tak? Musielibyśmy mieć dokładniejsze dane dotyczące rozprzestrzenia wariantów populacji, żebym odpowiedział na to pytanie, bo w tym momencie nie jestem w stanie powiedzieć, ile procent mamy omikronu w naszych grupkach. Dopiero na tej podstawie można by coś mówić, jak szybko to wzrośnie. I też będzie to zależało oczywiście od naszych zachowań i od regulacji, które zostaną wprowadzone, bo no, miały zostać wprowadzone dosyć takie poważne zasady i zobaczymy, czy one faktycznie będą funkcjonować. A panie profesorze, dzisiaj też sporo się zmienia, jeżeli chodzi o limity w różnych miejscach, certyfikaty covidowe i ich sprawdzanie w restauracjach, hotelach, czy tego typu właśnie lokalach. Czy to jest dobra zmiana, zmiana, która pozwoli sprowadzić tę czwartą falę pandemii do jakiegoś zdecydowanie niższego poziomu, czy ten spadek zakażeń, który teraz obserwujemy, no i tak będzie miał miejsce niezależnie od tego, czy obostrzenia na tym poziomie będą, czy ich nie będzie. No, wszystko chyba zależy od tego, jak to zostanie przeprowadzone, czy faktycznie będzie to przestrzegane, czy faktycznie zostanie to zrealizowane, bo samo wprowadzenie obostrzeń, no jakby no wirus specjalnie ogląda telewizję i prasy, więc wszystko zależy od tego, w jaki sposób będzie to realizowane. Jeżeli będzie to realizowane, to na pewno to jest krok w dobrym kierunku, no ale jednak trzeba patrzeć na to, jak ta realizacja będzie przebiegać, w jaki sposób to będzie, te działania będą podejmowane i w jaki sposób będą egzekwowane. Panie profesorze, jak patrzy pan na
statystyki dotyczące zgonów, a one wyglądają dramatycznie. Codziennie około 500 osób umiera zakażonych. Dzisiaj to jest prawie 650 nawet. Najgorszy wynik w czwartej fali pandemii. Można było zrobić coś, żeby zgonów było mniej. Poza tej odpowiedzi się spodziewam jako pierwszej szczepieniem w większej skali. Czy można było coś zrobić, żeby uniknąć tylu śmierci? No, moim zdaniem tak. No, widzieliśmy, że ta fala się podnosi już w sierpniu. Mieliśmy dane dotyczące słabego wyszczepienia grup ryzyka, czyli osób starszych na przykład. Jeżeli mieliśmy w grupie wiekowej powyżej 80 roku życia, no tam chyba 35% osób niezaszczepionych, to są bardzo duże liczby. Dodatkowo wiemy, że u osób starszych ta odpowiedź z czasem się zmniejsza, w związku z czym ta szczepionka nie ma 100% efektywności oczywiście i ta efektywność spada z czasem, więc jeżeli nie szczepimy całej populacji i pozwalamy tej epidemii szaleć, bo właściwie w tym momencie nie ma żadnych działań, nie zostało podjęte tej jesieni żadne działania, które miałoby utrudnić roznoszenie się tego wirusa, to ten wirus dociera do tych wszystkich osób, które się nie zaszczepiły i tych, u których szczepionka nie zadziałała, albo której efektywność słabnie z czasem. W związku z czym to było raczej pewne, że ten scenariusz się wydarzy. A obowiązkowe szczepienia to jest coś, o czym powinniśmy teraz myśleć? Czy Rada Medyczna rozważa obowiązkowe szczepienia, czy to w kilku grupach zawodowych, jak ostatnio mówił minister Niedzielski, dla mundurowych, nauczycieli, lekarzy, czy w ogóle powszechne obowiązkowe szczepienia, zdaniem pana profesora, zdaniem Rady Medycznej, czy są czymś, nad czym należałoby się dzisiaj zastanowić? No, jeżeli chodzi o zdanie Rady Medycznej, to nie czuję się upewniony, żeby je wyrażać, natomiast proszę zapoznać się z racjami, które są na stronie Rady Medycznej, bodajże z lata, które mówią właśnie o tym, że należałoby rozważyć dla konkretnych grup jednak obowiązkowe szczepienia. Jeżeli chodzi o to, czy pan pyta w tym momencie, jeżeli pan pyta w tym momencie, czy należy prowadzić powszechne obowiązkowe szczepienia, to jest trudne pytanie, bo wymaga to jednak głębszej troszkę analizy, na ile to jest możliwe, bo wprowadzenie zasady, która, że ma jest obowiązkowe szczepienie w momencie, kiedy nie możemy sprawdzić, czy ktoś został zaszczepiony, no zakrywa na jakąś trochę farsę. Więc warto by było jednak najpierw przynajmniej coś zrobić, czyli na przykład właśnie umożliwić weryfikację tego, czy ktoś jest zaszczepiony, czy nie. A mówił to profesor Krzysztof Pyrcz, wirusolog. Bardzo dziękuję panu profesorowi za rozmowę. Dobrego dnia życzę. Do widzenia. Państwu dziękuję za uwagę. Kolejne są sprawy oczywiście jutro. Dobrego dnia, do usłyszenia. Radio Plus. Sedno sprawy. A teraz już zapraszam na spotkanie z Kamilą Biedrzycką i jej super raportem. Dzień dobry Państwu, to jest program Super Raport. Kamila Biedrzycka, witam i zapraszam na dzisiejsze spotkanie. Za chwilę Państwa gościem Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, a po godzinie 9.30 wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości Radosław Fogiel. Oczywiście naszymi rozmowami będzie kierować głównie troska o rozwój sytuacji pandemicznej. Dziś fatalne informacje od rzecznika rządu, który poinformował, że mamy 660 zgonów spowodowanych COVID-19 i 24 tysiące nowych zakażeń. Państwo przed chwilą słyszeli, profesor Pyrć w rozmowie z Jackiem Prusinowskim przyznał, że można było takiej liczbie śmierci zapobiec, że już latem wiadomo było, że nowa fala będzie narastać i już wtedy rząd powinien podejmować daleko idące kroki, które miałyby zamortyzować tę sytuację. Niestety wtedy takich kroków nie podjęto i sytuacja wygląda tak, jak wygląda, a wygląda absolutnie tragicznie. W tej chwili zdaje się, większość z nas już zobojętniała na tego typu informacje. To jest normalna reakcja w psychologii społecznej, bo wiadomo, gdybyśmy się przejmowali codziennie, myśleli o takiej liczbie zgonów, no to większość z nas nie poradziłaby sobie z tym psychicznie po prostu. Niemniej jednak trzeba pamiętać o tym, że w tej chwili umiera wioska dziennie. W związku z tym bardzo zasadne jest pytanie, co rząd ma zamiar z tą sytuacją zrobić. I o to na pewno Radosława Fogla będę dzisiaj pytać, bo widać dotychczasowe podjęte kroki nie wystarczają. A od dziś właśnie, od 15 dnia grudnia obowiązują nowe zasady, nowe restrykcje. Według ekspertów
idące w dobrym kierunku, ale absolutnie niewystarczające. Więc na ten temat dziś na pewno, a z Krzysztofem Śmiszkiem także oczywiście poruszymy kwestię rozłamu w Lewicy. Wczoraj wicemarszałek Senatu Gabriela Morawska-Stanecka, senator Wojciech Konieczny oraz posłowie Joanna Senyszyn, Robert Kwiatkowski i Andrzej Rodzenek odeszli z klubu Nowej Lewicy, z klubu Lewicy i stworzyli własne koło parlamentarne Polskiej Partii Socjalistycznej. Po odejściu trójki posłów klub Lewicy będzie liczył 44 osoby i oznacza to także, przynajmniej na razie, że nie ma ani jednego senatora i traci stanowisko wicemarszałka Senatu, co no, w kontekście pewnej siły politycznej też nie jest bez znaczenia. Co dzieje się w Lewicy? Bo mówiono już wielokrotnie także u nas w programie i zapewniono, że ten konflikt i ten podział został zażegnany, że Lewica otwiera nowy rozdział, a tu jednak okazuje się, że wielu polityków jest zupełnie innego zdania i próbuje iść na swoje, twierdząc, że bardzo trudno porozumieć się z Włodzimierzem Czarzastym. Także na ten temat również będziemy także oczywiście mówić o pieniądzach unijnych, no bo w dalszym ciągu liczymy na to, że do końca grudnia zostanie nam wypłacona zaliczka z Krajowego Planu Odbudowy. Oczywiście to raczej marzenia ściętej głowy, bo wygląda na to, że rząd Prawa i Sprawiedliwości nie cofnie się nawet o krok i w dalszym ciągu, mimo obietnic premiera Mateusza Morawieckiego, Izba Dyscyplinarna Sądu Najwyższego nie zostanie zlikwidowana. Sędziowie odsunięci od orzekania, tacy jak Igor Tuleja czy Paweł Juszczyszyn, w dalszym ciągu są zawieszeni i nie mogą pełnić swoich obowiązków. A to były dwa główne warunki, które Komisja Europejska przedstawiła przed polskim rządem. Więc obawiamy się, że nie tylko kwestia zaliczki stoi pod znakiem zapytania, ale także w ogóle wypłaty środków całego Krajowego Planu Odbudowy, ale także wypłaty środków z nowej perspektywy budżetowej, co by już oznaczało dla polskich przedsiębiorców, dla polskich samorządów absolutną katastrofę. Mamy też otwarty i bezpardonowy konflikt między Zbigniewem Ziobrą a pierwszą prezes Sądu Najwyższego, co też wielu może zaskakiwać, bo to w końcu jest jego człowiek, jak to się mówi, pani prezes Małgorzata Manowska. No ale według orzekających sędziów w Sądzie Najwyższym ten konflikt narasta już od wielu, wielu tygodni. No i sędziowie, którzy chcą z reguły w takiej sytuacji, co jest oczywiste, zachować anonimowość, mówią w rozmowie z Onetem, że sytuacja w sądzie jest daleka od normalności. Tutaj cytat: trwa otwarta wojna na linii pierwsza prezes kontra Zbigniew Ziobro oraz część wspierających go nowo powołanych członków Izby Dyscyplinarnej. Więc jeżeli państwo mieli jakiekolwiek nadzieję na to, że ta sytuacja zostanie rozwiązana, to nic podobnego. Serial pod tytułem Deforma lub też reforma, proszę niepotrzebne skreślić, wymiaru sprawiedliwości trwa i trwać będzie na tyle, na ile będzie pozwalał Jarosław Kaczyński, no ale wiemy, że bez posłów Solidarnej Polski Prawo i Sprawiedliwość, Jarosław Kaczyński tracą w Sejmie większość i o tę większość wszystko się rozbija. Także na ten temat dziś w Superraporcie. Przypomina za chwilę Krzysztof Śmiszek, po godzinie 9.30 Radosław Fogiel. A teraz już Jan Złotorowicz, zastępca redaktora naczelnego. Dzień dobry. Dzień dobry Kamilo, dzień dobry państwu. W tym niewesołym dniu. Niewesołym, zupełnie niewesołym. Delikatnie mówiąc. Te liczby są jednak absolutnie przerażające. 660 według Petra Millera zgonów wczoraj. Najwięcej od w ogóle początku pandemii w roku 2020. Kto by pomyślał, że w roku 2020 na początku, po dwóch latach, będziemy mieli taką, a nie inną sytuację, mimo że będą szczepienia, prawda? Znaczy, nie mielibyśmy, ja znowu jak po prostu zgrana płyta, nie mielibyśmy tej sytuacji, gdyby więcej osób się wyszczepiło. To zresztą widać, no to ja wiem, że zaraz się zacznie pisanie na tam. A tam nie przejmuj się. Nie jak będę ja bym się przejmowała tym, co mnie piszą, to nawet musiałabym jak się zmienić zestawi, zawód. Jaka jest liczba zgonów na milion mieszkańców na zachodzie Europy i na wschodzie Europy. No i im więcej wyszczepionych, im więcej szczepień, tym mniejsza liczba zgonów. Koniec, kropka. No to jest nauka, matematyka, to nie ma. No ale dobra, można powtarzać nieskończoność. Natomiast myśmy sprawdzili właśnie przy okazji szczepień, jak pomysł wprowadzenia obowiązkowych szczepień opierają elektoraty poszczególnych formacji. No i przekłada się na propozycje, które poszczególne ugrupowania no składają. No nie ma zdziwienia, że to właśnie Lewica wystąpiła z propozycją obowiązkowych szczepień, dlatego że pomysł wprowadzenia obowiązkowych szczepień popiera 80% wyborców Lewicy. Oczywiście różnych, obowiązkowych dla wszystkich, jak rozumiem. Różnych partii lewicowych, bo już teraz mamy ich w Sejmie trzy, więc prawdziwy urodzaj na Lewicę nastąpił.
Wśród wyborców Koalicji Obywatelskiej, PSL-u i Polski 2050 rozkłada się to już mniej. Znaczy dalej przeważają zwolennicy obowiązkowych szczepień, prawie 60%, ale już 34% jest na nie w przypadku Prawa i Sprawiedliwości. I tu zaskoczenie. Też większość wyborców PiS-u popiera pomysł obowiązkowych szczepień, ale to jest zaledwie 49% wszystkich wyborców Prawa i Sprawiedliwości. Przeciwko takiemu rozwiązaniu już 44%. Dlatego jak się zastanawiasz, dlaczego rząd nie chce wprowadzać obowiązku szczepień, dlatego że no, rządząca partia nie chce antagonizować połowy swoich wyborców. A w przypadku Konfederacji tu nie może być żadnego zaskoczenia. Pewnym zaskoczeniem jest, że 18% wyborców Konfederacji popiera obowiązek szczepień. 82%. A 82% przeciw. Jest przeciw. Więc... Ja wiem, że partie robią takie wewnętrzne badania dotyczące tego, co ich elektoraty rzeczywiście o obowiązku szczepień myślą. No i nie przez przypadek Koalicja Obywatelska wstrzymuje się od hasła pod tytułem szczepmy obowiązkowo wszystkich, bo właśnie z tych badań wynika, że według naszego wielu to jest wyborców aż, jest przeciwnych. Więc to jest to naprawdę bardzo duża, a wybory wiszą nad nami cały czas, więc trzeba się na nie szykować. Widać, że koalicja się na nie szykuje. To widzę, doszedłem do takiego wniosku po lekturze dzisiejszego wywiadu z Rafałem Trzaskowskim. Dzisiaj u nas duży wywiad z Rafałem Trzaskowskim, prezydentem Warszawy, wiceprzewodniczącym, tak, jednym z dziesięciu. On tu między innymi tłumaczy, dlaczego aż tylu wiceprzewodniczących. Donald Tusk chciał utrzymać liczbę wiceprzewodniczących z poprzedniego rozdania, by wysłać jasny sygnał, że potrzebna jest pewna kontynuacja. Po drugie, chciał doprowadzić do zrównania liczby kobiet i mężczyzn we władzach partii, stąd mamy w prezydium 10 osób. To wszystko tak brzmi tak mało odkrywczo i mało ciekawie, ale wywiad naprawdę jest pasjonujący, ja go polecam. Ja nie będę Państwu całego oczywiście czytał, bo jest bardzo długi. Ja podstawowy wniosek, jaki płynie z jego lektury, jest taki, że rzeczywiście widać, że Platforma zwiera szeregi, że się panowie i panie, no bo udało się tam jakieś panie jednak dokoptować, dogadali. Znaczy jakieś panie? Szanowne panie. Szanowne panie, nie miało zabrzmieć jakby oceniająco, że udało się ten parytet zapowiadany wprowadzić. Musimy być gotowi niezależnie, a propos wyborów, musimy być gotowi niezależnie od tego, czy będą one za kilka miesięcy, czy za dwa lata. Jeżeli wybory będą się za dwa lata, to trudno oczekiwać, że teraz podamy informację o wspólnej liście. Takie porozumienie zawiera się kilka miesięcy przed wyborami. A jeśli Jarosław Kaczyński ogłosi wybory w przyszłym roku, to scenariusz ulegnie zmianie i wszystko przyspieszy. No też widać, że znowu Platforma będzie chciała utrzymać i umocnić pozycję takiej dominującej formacji, tak, która jest organizatorką całej opozycji. On zresztą mówi, że to będzie silna opozycja, ale pod przewodnictwem Platformy Obywatelskiej. No i pytanie, co na to Czarzasty? No to już mniej, raczej co na to Hołownia. Co na to Hołownia, co na to Polska Partia Socjalistyczna, która nagle po wielu, wielu latach stała się liczącą się siłą w polskim parlamencie. Myślę, że duże wrażenie zrobiła na tobie powrót nazwy Polska Partia Socjalistyczna. Zrobiło na mnie. Czy chciałem sobie... Ja nie jestem pewna, czy to jest trafny pomysł nazwy. No. Ja bym tak, ciężko mi jest o tym mówić obiektywnie, no bo osobiście dla mnie to są najpiękniejsze trzy litery w dziejach polskiego parlamentaryzmu. Natomiast no, wydaje mi się, że teraz rozegra się, no, jak to Marx mówił, że historia się najpierw powtarza jako tragedia, a później jako farsa. No to jest trochę farsa, że Polska Partia Socjalistyczna z najważniejszych formacji politycznych przedwojennej Polski, wojennej Polski, również powojennej Polski, nagle jest po prostu dziwnym, efemerycznym kółkiem w parlamencie, co pozwolę, no sobie, szansę, pozwolę no. sobie wątpić w socjalizm poglądów niektórych Krzysztof z jego członków. Krzysztof Śmiszek, który tutaj czeka już na naszą rozmowę, uśmiecha się z satysfakcją, słuchając swojej oceny. To spróbujmy trochę na poważnie, bo tak mówiłaś, że te 660 ofiar, to już się znieczuliliśmy, nie czujemy tego w ogóle, jakby przyjmujemy to jako statystykę, no to ja... No znowu, to już też pewna smutna tradycja. Pokażemy nie statystykę, ale twarz. Jedną z najnowszych twarzy. Wczoraj zmarł Tadeusz Ross. Państwu być może znany jako Zulu Gula, być może znany jako silnie zaangażowany polityk, samorządowiec w Warszawie. Poruszająca bardzo historia. Państwu przeczytam, on do końca życia był bardzo aktywny, również w mediach społecznościowych, gdzie publikował różnego rodzaju wiersze. I 14 listopada, czyli na miesiąc przed swoją śmiercią, dokładnie na miesiąc przed swoją śmiercią opublikował wiersz, który zatytułował Do moich dzieci. Kiedy mnie już nie będzie, nie szukajcie mnie wcale. Ja zimą z płatków śniegu, z igieł lodu się scalę.
Może będę zamiecią i za oknem wiać będę, albo będę choinką i zaśpiewam kolędę. Mów. To pożegnanie, no, kiedyś dawał nam dużo śmiechu, dużo radości, wzruszył nas do łez. Nie będziemy tego ukrywać, no mocno, ale to długo zastanawialiśmy się przed programem, czy to czytać, czy państwu opowiedzieć, ale ja jednak zdecydowałem, że tak, właśnie ta, tak jak mówiłaś, to nie jest statystyka. To jest jedna z tych 600 kilkuset ofiar koronawirusa. I pani Gutwińska zarażona COVID-em, tak? Tak, jest taka trzymajmy kciuki. Potwierdzona już, nie potwierdzona? Tak, potwierdzona. Trzymajmy kciuki. Mówiliśmy dużo, że Antoni Gutwiński zmarł w szpitalu na koronawirusa. Teraz w szpitalu z koronawirusem leży jego żona. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Smutnym akcentem, ale takie czasy mamy, drodzy państwo. Jan Złotorowicz wraca do państwa jutro o godzinie 8:57. Już za chwilę Krzysztof Śmiszek z Nowej Lewicy, ale wcześniej słów kilka od wspomnianej dzisiaj już Platformy Obywatelskiej, a konkretnie rzecznika tej partii Jana Grabca o szczepieniach i o paszportach covidowych. Platforma Obywatelska jest za obowiązkiem szczepień dla pewnych grup zawodowych. Czyli nie dla wszystkich. Zgodnie z rekomendacją Rady Medycznej. Dlaczego? Nie dla wszystkich. Dlaczego nie dla wszystkich? Uważamy, że to jest nieskuteczne. Nie przypadkiem rzadko który kraj na świecie, a właściwie to nikt w tej chwili nie ma wprowadzonego obowiązku szczepień. Pewne próby są w Austrii w tym zakresie, dotyczą przyszłości. Nikt tego nie wprowadził, bowiem tak to oceniają również eksperci medyczni. Ale nieskuteczne w jakim sensie, panie pośle? Właśnie, gdyby w takim pan mógł... sensie, że przymus w sytuacji, w której ludzie nie są do czegoś przekonani, po prostu nie działa. Trzeba ludzi do tego mocno zachęcić, kreować bodźce, takie, które są już sprawdzone w państwach Europy Zachodniej czy na świecie, jak chociażby wykorzystanie certyfikatu covidowego. Tak. Jeśli ten certyfikat będzie coś dawał. Proszę zauważyć, że ogromna fala szczepień, druga fala szczepień, poza tymi szczepieniami z początku roku, ruszyła przed wakacjami, bo ludzie chcieli wyjechać na wakacje, wiedzieli, że wymogiem linii tylko problem jest w tym, panie pośle, że polskich certyfikatów covidowych coraz większej liczby miejsc za granicą się nie uznaje ze względu na bardzo dużą falę tych podróbek, nazwijmy to, certyfikatów. I to jest kwestia konsekwencji. Mhm. Znaczy rząd, jeśli chce naprawdę walczyć z pandemią, to zamiast organizowania loterii z hulajnogami, powinien zadbać o powagę państwa. Znaczy o to, żeby rzeczywiście, jeśli wydaje się ten certyfikat, żeby on do czegoś służył, a dziś do niczego nie służy. No jutro to rozporządzenie ma zostać przyjęte, panie pośle, dotyczące możliwości weryfikacji przez przedsiębiorców, restauratorów, na przykład właśnie paszportów covidowych. Czyli rozumiem, że tutaj rząd robi krok w dobrą stronę. Proszę zobaczyć. Znaczy, oczywiście, że tak, tylko że widać brak konsekwencji. Bo jeśli co idzie za tym, jeśli przedsiębiorca usłyszy, że ktoś nie pokaże tego certyfikatu? Czy będzie interweniowała policja? Mm-hmm. Czy klient, nie wiem, w restauracji powie, i co mi zrobisz? Krzysztof Śmiszek, Nowa Lewica. Dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktor. Dzień dobry państwu. Chociaż dzień dobry to nie, wróć. No, nie, witam. To nie jest dobry. Witam. No właśnie, 660 zgonów. Prawo i Sprawiedliwość jest pana zdaniem odpowiedzialne za właśnie tak wysoką falę? Czy nie możemy stawiać takiej tezy? Ona jest daleko idącym nadużyciem. No, trzeba powiedzieć, że mamy do czynienia z katastrofą i to katastrofą humanitarną w moim głębokim przekonaniu. Znaczy 600 osób, które zmarły i dziesiątki tysięcy, które dziennie się zakażają, to jest symbol nieudolności, to jest za mało powiedziane, to jest symbol indolencji i zupełnego zobojętnienia polskiego państwa, polskiego rządu na tę tragedię. Dzisiaj polski rząd kapituluje, dzisiaj polski rząd tak naprawdę abdykował z funkcji tej instytucji, która zarządza stosunkami społecznymi. Dzisiaj ministrem zdrowia nie jest pan Adam Niedzielski, tylko ministrem zdrowia są płaskoziemcy i antyszczepionkowcy w szeregach Prawa i Sprawiedliwości. Dzisiaj rząd jest zakładnikiem tych, którzy próbują odcinać polityczne kupony na fobii antyszczepionkowej. Dzisiaj tak naprawdę ministrem zdrowia jest pani posłanka Siarkowska, która robi wszystko, żeby wybić się na retoryce antyszczepionkowej. Panie to proszę, ona ale założyła pan tezę, że mamy tak wysoką zespół. Liczbę zgonów ze względu na to, że się nie szczepimy? Może to jest po prostu kwestia złego leczenia COVID-u, bo na to też zwracają uwagę lekarze. Na pewno jest wiele czynników, które składają się na tak tragiczną liczbę zgonów.
zgonów i tak tragiczną liczbę zakażeń. Niemniej jednak odpowiedzialny rząd powinien potrafić podjąć nawet niepopularną, czy trudną, czy nową decyzję po to, żeby uchronić kolejne osoby od nieszczęścia, kolejne rodziny od nieszczęścia, kolejne dzieci stracą swoich rodziców. Dzisiaj, jutro, pojutrze. Te święta będą świętami tragicznymi. Podczas tych świąt będziemy dzielić się opłatkiem, ale będziemy także wspominać naszych bliskich, którzy właśnie zmarli z powodu między innymi nieudolności polskiego rządu. Ja pytam, gdzie jest minister zdrowia? Jaki autorytet ma minister zdrowia, jeśli jednego dnia wychodzi na konferencję prasową i mówi, że będą obowiązkowe szczepienia przynajmniej dla niektórych grup zawodowych, a tego samego dnia wiceminister zdrowia dementuje to, co mówi minister zdrowia. Kolejnego dnia minister edukacji mówi zupełnie coś innego niż minister zdrowia. Mamy kakofonię opinii w samym rządzie. Mało tego, panie pośle, przepraszam, że wchodzę słowo, ale przypomnę jeszcze, że minister zdrowia mówił o tym, że restrykcje nie działają, po czym od dzisiaj wchodzą w życie nowe restrykcje. Nie mamy żadnej strategii. Patrząc na to z zewnątrz, jak działa rząd, to rząd porusza się od ściany do ściany. Nie ma żadnej strategii. W jednym tygodniu obostrzenia są niepopularne. Dzisiaj będziemy procedować projekt ustawy, który jakieś te obostrzenia i jakieś możliwości zobaczymy. Komisja Zdrowia, znowu następna sprawa, przesunięta dzisiaj na godzinę 9. No bo mamy 3 godziny przed 9 okazało się, że jednak będzie przesunięta na 15. Na 15 i tak to właśnie jest. Z godziny na godzinę, i gramy z... czy rząd polski gra ze zdrowiem Polaków. Dlatego, że mamy także głębokie podziały w samej koalicji rządzącej. Mhm. Nie ma jedności co do tego, jak prowadzić politykę antykowidową. Nie ma wspólnego pomysłu, a rząd boi się każdej minimalnie bardziej odważnej decyzji. My mówimy jednoznacznie. Nasze ugrupowanie położyło kilka tygodni temu projekt ustawy. Lewica powiedziała tak, jeśli chcemy uniknąć setek zgonów dziennie, jeśli chcemy uniknąć tysięcy nieszczęść dziennie, to trzeba nas wszystkich zaszczepić. A co się wydarzyło, panie pośle, kiedy już złożyliście ten projekt i kiedy pan już mówił o założeniach tego projektu? No stało się to, że bardzo wiele ugrupowań nabrało wody w usta. Ale pytam, co się w pana życiu zdarzyło, bo ja wiem, co się zdarzyło i akurat uważam, że trzeba o tym powiedzieć. Znaczy, w moim życiu zdarzyło się dużo, znaczy wiele osób zachorowało, wielu moich przyjaciół zachorowało, ale także jak pokazaliśmy odważny projekt ustawy, moje biuro poselskie zostało w pewnym sensie zniszczone, wybito mi szyby w oknach. Nakleja się na biurze poselskim obraźliwe naklejki. Dostaję mnóstwo różnych telefonów, maili, także listów do Sejmu obrzydliwych, w którym niektórzy oskarżają mnie o wprowadzenie próbę wprowadzenia terroru. A ja po prostu mówię bardzo jednoznacznie. Dlaczego kilkadziesiąt lat temu ja jako małe dziecko i miliony naszych widzów szliśmy do przychodni lokalnej, tam nas szczepiono na tężec, na krztusiec, na odrę, na ospę, na żółtaczkę i nikt nie robił z tego problemu. Wtedy nie było internetu, panie pośle. Wtedy może nie było internetu, ale dzisiaj mamy też, oczywiście, pani redaktor ma rację, że mamy też grupki w internecie, które sieją fake newsy, propagandę i różne fałszywe informacje, ale rząd jest od tego, żeby autorytetem ministra zdrowia, autorytetem premiera te fake newsy dementować. Tylko ja o jakim autorytecie mówimy, jeżeli premier w 2020 roku mówił, że tego wirusa już się nie trzeba bać i że już walka została wygrana. No jakim autorytetem może się cieszyć minister zdrowia, który co i już zmienia swoją opinię w danej sprawie? Dzisiaj potrzebujemy nowego ministra zdrowia. Dzisiaj potrzebujemy nowego ministra zdrowia, który będzie miał autorytet, którego zdanie będą Polacy szanowali. I ja nie zrzucam wszystkiego na społeczeństwo. Społeczeństwo ma prawo nie wiedzieć, bo społeczeństwo nie jesteśmy społeczeństwem lekarzy, tylko mamy poza tym społeczeństwo ma też szereg innych problemów na głowie. Dokładnie, więc społeczeństwo powinno mieć jeden azymut, taką busolę, na którą się orientuje. Ministra zdrowia, który mówi, trzeba się szczepić, ten obowiązek powinien być wprowadzony, dlatego że twoja matka, twoja babcia lub twoja córka być może jutro albo za tydzień umrze. Ja myślę, panie pośle, że dzisiaj przydałby się ktoś o autorytecie chociażby Zbigniewa Religii na przykład. Tylko pytanie, czy w szeregach partii rządzącej, obozu rządzącego w ogóle jest taka osoba? Nie ma takiej osoby, no a właśnie. Jeśli jest, to się głęboko ukrywa. Dlaczego? Dlatego, że dzisiaj większość sejmowa wisi na włosku antyszczepionkowców. Dzisiaj większość sejmowa szuka poparcia wśród tych, którzy głoszą antycywilizacyjne teorie. I dlatego ten rząd już dalej nie pojedzie, jak mówiła Henryka Krzywonos kilkadziesiąt lat temu. Ale nie pojedzie dalej, jeśli chodzi o uchronienie
chronienie nas przed nieszczęściem. Ten rząd dzisiaj robi ruchy pozorowane, ten rząd dzisiaj tak naprawdę ucieka przed odpowiedzialnością i ten rząd chowa głowę w piasek przy 600 zmarłych osobach. Jak to jest, że świętujemy słusznie i inaczej, celebrujemy czy pamiętamy co roku o katastrofie lotniczej spod Smoleńska? Słusznie, zginęło bardzo wiele osób, ale tam zginęło kilkadziesiąt osób. Dziennie umiera 600 osób i przechodzimy nad tym do porządku dziennego. Nikt nie robi wielkich celebracji, nikt nie chce o tym rozmawiać, bo to nie jest na rękę polskiemu rządowi. Ten rząd po prostu abdykował, jeśli chodzi o ochronę nas wszystkich przed chorobą, przed dramatami, przed nieszczęściem. Panie pośle, czy ten rząd abdykował, jeżeli chodzi o walkę o środki unijne? Wiemy, że do końca roku miała zostać wypłacona zaliczka z Krajowego Planu Odbudowy. Wiemy, że nie będzie wypłacona, bo żadne zalecenia Komisji Europejskiej, bardzo wprost wypowiedziane przez szefową Komisji Europejskiej, nie zostały spełnione, mimo że, i to będę powtarzać do znudzenia, premier Mateusz Morawiecki 19 października na forum Parlamentu Europejskiego zapowiedział likwidację Izby Dyscyplinarnej. No cóż, mamy do czynienia z szeregiem kłamstw polskiego rządu, jeśli chodzi o zarówno dostosowywanie się do wyroków TSUE, jak i mamy do czynienia z mamieniem społeczeństwa, jeśli chodzi o pieniądze. Ja pamiętam kilka miesięcy temu, kiedy wyjechały na polskie ulice billboardy, kiedy pan premier Morawiecki ogłaszał wielki sukces, bo Krajowy Plan Odbudowy został... pieniądze ta kampania się odbyła. O właśnie, kiedy mówił, że już witamy się z gąską i już mamy te pieniądze. Ani pieniędzy, ani szacunku w Unii Europejskiej, ani odbudowy gospodarki po pandemii nie będzie. Dlaczego? Bo zawalił Morawiecki, który jest zakładnikiem Ziobry. A może, ale co może zrobić Morawiecki, panie pośle? Tak naprawdę, to ja nie jestem adwokatem Mateusza Morawieckiego w tym przypadku, natomiast wydaje się, że gdyby od niego to zależało, to sprawa już by była dawno załatwiona. Panie ale redaktor, po drugiej stronie ma Jarosława Kaczyńskiego i Zbigniewa Ziobrę i zero decyzyjności. To niech się poda do dymisji. Jeśli ktoś nie potrafi utrzymać swojej większości w parlamencie, jeśli ktoś nie ma wsparcia ze strony swojego środowiska politycznego, no to przepraszam bardzo, niech się nie pcha na afisz. Rok temu złożyłem projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej. Rok temu. Od roku ten projekt ustawy wisi, leży w lasce marszałkowskiej. Mamy kolejne posiedzenia Sejmu. Dzisiaj znowu mamy Sejm. W piątek znowu mamy Sejm. Nic, tylko nacisnąć przycisk za i jesteśmy uratowani. Ale wtedy ale... odchodzi z koalicji Zbigniew Ziobro. No właśnie, ale to teraz trzeba sobie zadać, pan premier Morawiecki musi sobie zadać pytanie. Albo tkwie tylko dlatego, żeby tkwić w tym rządzie i żeby jeździć rządową limuzyną, albo naprawdę robię rzeczy, które są dla Polaków ważne. Zdobywam pieniądze. Dzisiaj przed Wigilią ucieknie nam 25 miliardów złotych. Proszę Państwa, 25 miliardów złotych to są gigantyczne pieniądze, które można przeznaczyć na nauczycieli, na walkę z COVID-em, na wszystko, o czym możemy sobie, o czym możemy pomarzyć. Ale 25 miliardów jest wyrzucanych w błoto, bo Zbigniew Ziobro trzyma za szyję Morawieckiego i Kaczyńskiego, przystawia im pistolet do głowy i mówi: moje ukochane dziecko w postaci Izby Dyscyplinarnej musi przetrwać. Pan premier Morawiecki kłamał. Czy możemy zlikwidować nazwę, ale tak naprawdę te kompetencje zostaną utrzymane. Komisja Europejska idzie nam maksymalnie na rękę. Słyszymy już od urzędników europejskich, że wystarczy przedstawić projekt ustawy o likwidacji Izby Dyscyplinarnej, rozpocząć prace parlamentarne. Ten projekt podobno jest, tylko Sebastian Kaleta, czyli wiceminister sprawiedliwości, który był ostatnio u mnie, powiedział: no tej reformy tak naprawdę przez 6 lat w ogóle nie zrobiliśmy, bo nie było zielonego światła politycznego. Przepraszam, jedna rzecz. Przez 6 lat Ziobro z Kaletą i z innymi w Ministerstwie Sprawiedliwości mieli czas na wszystko. Rozwalanie sądów, powoływanie kolejnych izb, likwidację różnych ważnych instytucji demokratycznych, branie sędziów pod but. A na co nie mieli czasu? Na to, żeby przyspieszyć procedury sądowe. Od 2015 roku średnia długość postępowania przed sądem pierwszej instancji wydłużyła się o 7 miesięcy. To państwo czekacie na 7 miesięcy dłużej na rozwód, na alimenty, na orzeczenie o nakazie zapłaty i na wiele innych spraw. Na to Ziobro nie znalazł czasu. Znalazł za to czas na wprowadzanie takich zmian, które spowodowały katastrofę w naszych relacjach z Unią Europejską, ale ta katastrofa nie jest tylko katastrofą wizerunkową. Grube miliardy przechodzą nam koło nosa. Grube miliardy dla samorządów, dla firm, dla przedsiębiorców, dla organizacji pozarządowych przechodzą nam koło nosa. Dlaczego? Bo Zbigniew Ziobro sobie wymyślił 5 lat temu, że weźmie wszystkich sędziów pod but, że będą wydawali wyroki
kroki takie, jakich on oczekuje, że wszyscy będą gęsiego się ustawiali w kolejce po instrukcję, no jak takie orzeczenia ale wydawać. Mamy doniesienia potwierdzone, bo to już się mówiło już od dłuższego czasu, w tym, że jest gigantyczny konflikt w Sądzie Najwyższym i że jest bardzo daleko idący spór między właśnie Zbigniewem Ziobrą a pierwszą prezes Sądu Najwyższego, czyli panią Małgorzatą Manowską, jego w końcu absolutnie człowiekiem, przez niego wprowadzonym, jego przyjaciółką od wielu, wielu lat, no ale ona już jakiś czas temu zelektryzowała opinię publiczną, no, pewną opinią na temat Zbigniewa Ziobry i tego, że powinien jednak lejce troszeczkę wstrzymać. No i w tej chwili wydaje się, że Sąd Najwyższy jest absolutnie sparaliżowany tym konfliktem. No, nawet nominaci Zbigniewa Ziobry widzą, że to wszystko poszło już zdecydowanie za daleko. Nawet oni widzą, że Zbigniew Ziobro przeszarżował i tak naprawdę prowadzi nas wszystkich na manowce. Ale pani prezes Manowska nie jest tutaj świętą osobą, dlatego że orzeczenie TSUE o konieczności likwidacji Izby Dyscyplinarnej było także skierowane do niej. Nie tylko do Sejmu po to, aby zlikwidował Izbę, ale było skierowane także do niej. Co zrobiła pani prezes Manowska? No, powiedziała, że być może zawiesi przesyłanie kolejnych akt spraw, do Izby Dyscyplinarnej, co zresztą jej się nie udało, bo Izba Dyscyplinarna orzeka z pełną parą. Mieliśmy przedwczoraj postępowanie, mieliśmy postępowanie przeciwko sędzi ze Słupska, teraz jest postępowanie przeciwko kolejnemu sędziemu. To oznacza, że mamy w Sądzie Najwyższym gigantyczny galimatias, mamy walkę różnych frakcyjek i frakcji, mamy różne wizje i tak naprawdę Sąd Najwyższy przestał już pracować dla obywateli, a zajmuje się sam sobą. Nie ma niczego gorszego niż instytucja, która zajmuje się swoimi wewnętrznymi problemami, ale prezes Manowska jest zdecydowanie także winna tej sytuacji, bo gdyby miała odwagę i gdyby była prawdziwą prawniczką, to by powiedziała tak: ja jako prezeska najwyższego sądu w Polsce odczytuję wyrok TSUE tak, że to on jest skierowany także no dobrze, do mnie. Dobrze, panie pośle, tylko pojawia się pytanie, co dalej, dlatego że nie tylko sprawa się rozbija o zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy, ale w ogóle o fundusze z Krajowego Planu Odbudowy i o nową perspektywę budżetową. No właśnie. Bo tutaj także pojawiają się informacje, zresztą rzecznik TSUE już mówił o tym, że procedura tak zwana pieniądze za praworządność jest zgodna z prawem unijnym, na wyrok jeszcze ostateczny czekamy, no ale wiadomo, że rzecznik ma taką pozycję w TSUE, że jest sam jest sędzią, więc no właściwie możemy być pewni, jak ten wyrok będzie wyglądał. No i jeżeli rząd Prawa i Sprawiedliwości nie zrobi kroków wstecz, to pojawia się pytanie o dalsze losy funduszy unijnych w Polsce. Na końcu tej całej naszej dyskusji trzeba sobie zadać pytanie, jaki plan rząd Morawieckiego ma w stosunku do naszej obecności w Unii Europejskiej. Bo jeśli słyszymy bardzo ważnego polityka, ministra sprawiedliwości, który mówi, że najwyżej przestaniemy płacić składki do budżetu unijnego, że powinniśmy to zrobić, jeśli się nic nie zmieni, że powinniśmy to zrobić, że tak naprawdę Unia Europejska nas okupuje, że prowadzi z nami wojnę hybrydową, czyli mamy całe lata już obrzydzania naszej obecności w Unii Europejskiej. Wbrew Polakom, ponieważ ponad 80% Polaków, także wyborców Prawa i Sprawiedliwości, chce naszej obecności w Unii Europejskiej. Tak naprawdę dzisiaj zagrożony jest nie tylko Krajowy Plan Odbudowy. Dzisiaj tak naprawdę zagrożona jest pozycja cywilizacyjna naszego kraju, bo jeśli będziemy na marginesie Unii Europejskiej, jeśli będziemy krajem, który nie będzie otrzymywał miliardów euro, nie tylko złotych, ale euro, w środków pomocowych, rozwojowych, strukturalnych, to tak naprawdę będziemy takim ubogim krewnym No dobrze, panie pośle, ale już nieraz było tak, że pod dużą presją Jarosław Kaczyński jednak się uginał. Czy pana zdaniem będzie tak w tym przypadku? Przewiduję, że być może będą jakieś ruchy pozorowane, ale doświadczenie ostatnich miesięcy pokazuje, że tak naprawdę Kaczyński jest dzisiaj pod ścianą i tak naprawdę Ziobro i jego akolici, jego harcownicy przykładają mu kolejne pistolety do głowy, bo nie widzę... Znaczy, nigdy w historii nie zdarzyło się tak, że jeśli Jarosław Kaczyński tupnął nogą i powiedział, że coś zostanie zlikwidowane, żeby to się nie wydarzyło. Mieliśmy wypowiedzi pana Kaczyńskiego, Morawieckiego kilka dobrych miesięcy temu, że Izba Dyscyplinarna zostanie zlikwidowana i co? Mamy kolejne posiedzenia Sejmu i tej Izby nie likwidujemy. To znaczy, że Kaczyński jest w kłopotach. To znaczy, że Kaczyński ciągle na siłę będzie szukał trwania tego... No bo nie ma odpowiedniej większości. Czemu no świadectwo dała wczorajsza sytuacja na Sejmowej Komisji Edukacji? No właśnie.
Lex Czarnek na razie, no, zawieszony, tak to nazwijmy, a przynajmniej odsunięte w czasie, bo partia rządząca przegrywa głosowanie. No, mamy też, moim zdaniem, jak tak patrzę sobie na kolegów i koleżanki, chociaż to za duże słowo, z Prawa i Sprawiedliwości, to widzę, że nastąpiło takie rozprzężenie. To znaczy, każdy już dzisiaj tam szuka swojego miejsca, każdy orientuje się na tych, którzy być może zagwarantują kolejne miejsce, kolejny mandat w kolejnym rozdaniu parlamentarnym. I widać, że to wszystko się rozłazi w szwach. Mhm. I przegrywane głosowania, to nie jest pierwsze przegrane głosowanie przez Prawo i Sprawiedliwość w Komisji Sejmowej. Ja jestem w Komisji Sprawiedliwości i tam też Prawo i Sprawiedliwość zaczyna przegrywać głosowania. To oznacza, że... No, opozycja też dość spektakularnie, mimo że... Oczywiście. Może je wygrać, je przegrywa. Oczywiście, tutaj nikt nie będzie tego usprawiedliwiał. Natomiast sytuacja jest taka, że dzisiaj Prawo i Sprawiedliwość nie ma stabilnej większości. Zawsze jest z głosowania na głosowanie jest klejenie tej większości. To oznacza, że dopadł ich syndrom drugiej kadencji. Mhm. Znaczy to już się już rozłazi, to już jest orientowanie się na przyszłe wybory i tak naprawdę wyczekiwanie, czy Kaczyński jeszcze przetrwa, czy trzeba się orientować na Ziobrę. Teraz słów kilka o Lewicy, dlatego że w Lewicy mamy rozłam. Spodziewał się pan, że pięciu parlamentarzystów opuści szeregi Nowej Lewicy i założy Polską Partię Socjalistyczną, ale tak z ręką na sercu. Czy was to zaskoczyło? I tak, i nie, ale nawiązując do tego, co powiedziałem przed chwileczką, to jest taki czas, druga połowa kadencji, kiedy niektórzy zaczynają się orientować już na przyszłe wybory i ruch kilku moich kolegów i koleżanek polegający na tym, że odłączyli się od Lewicy. Oni nie uważają, że odłączyli się od Lewicy, oni uważają, że odłączyli się od bezproduktywnej Lewicy pod rządami Włodzimierza Czarzastego. Panie redaktor, przez dwa lata będą padały różne argumenty, że Lewica jest taka, śmaka ale panu i owaka. Lewica Czarzastego się naprawdę podoba. Znaczy, pan jest w takiej sytuacji, że nie może jej skrytykować. Ale ja tworzę tę Lewicę. I na tej Lewicy są osoby takie jak ja, takie jak Joanna Scheuring-Wielgus. I takie jak na przykład Anna Maria Żukowska, która potrafi pisać takie bzdury na Twitterze, że po prostu ja czasami sama się chowam pod stół ze wstydu, no, jakby to była moja siostra. Pani posłanka Żukowska ma swój temperament w internecie, ale pani redaktor, to jest ale ważniejsze pytanie. Ale nie robi pytanie. Dobrze to wizerunkowi Lewicy, wie pan o co chodzi? Ważne jest to, żeby... Ja wchodziłem do polityki dla jednej rzeczy, dla zmiany. Ja tę zmianę w tej Lewicy widzę. I ja widzę, że ta Lewica jest nośnikiem zmiany. Proszę popatrzeć na dzisiejsze wasze sondaże w Super Expressie. Wyborcy Lewicy popierają nasze postulaty dotyczące obowiązkowych szczepień, prowadzenia takiej, a nie innej polityki. To znaczy, że mamy sprawczość i mamy pomysły. Gdybyście natomiast... mieli... Bo zaraz, bo to jest nielogiczne, co pan mówi. Bo z jednej strony powiedział pan, że macie sprawczość, tak. A z drugiej strony oskarża kolegów, którzy odeszli, o to, że się układają przed wyborami. Gdybyście mieli sprawczość, to by nie czuli potrzeby układania się z kim innym przed wyborami. Panie redaktor, taki ruch w momencie, kiedy Lewica się zjednoczyła, w której mamy stabilne sondaże, być może nie najwyższe sondaże marzeń, ale one są w okolicach 80%, odchodzenie z takiej formacji to jest rozbijanie opozycji. I ja naprawdę nie chcę mówić złych słów o kolegach i koleżankach. Wielu z nich to moi dobrzy znajomi, ale... A może rozbijaniem opozycji było to, co zrobił Włodzimierz Czarzasty, kiedy nie wpuszczał kolegów na gremia partyjne, kiedy zamykał się przed nimi na klucz? To nie było rozbijanie partii? To jest bardziej skomplikowana, bardziej skomplikowana sprawa, ale ja uważam, że dzisiaj te osoby, które tworzą Polską Partię Socjalistyczną w parlamencie, to osoby, które po prostu się sfrustrowały tym, że nie dostały się do żadnych gremiów. No, przykro mi to mówić, ale... Jaki gremium? Ale przecież pani Morawska-Sanecka jest wicemarszałkiem Senatu. Chodzi o gremia partyjne. Nikt dzisiaj nie mógł pochwalić się tym, że dostał zaufanie od 30 tysięcy członków Lewicy, aby wybrać ich na przewodniczących, wiceprzewodniczących. Ale kto? Andrzej Rozenek, któremu nie pozwolono startować, bo Włodzimierz Czarzasty zrobił tak, a nie inaczej. Panie pośle, bądźmy uczciwi. Bądźmy uczciwi w jednej sprawie. To jak on miał, dostać poparcie, skoro nawet nie miał szansy wystartować, nie, redaktor, bo mu Czarzasty zabronił? To jest bardziej skomplikowana sprawa. Te osoby były przeciwne połączeniu Wiosny i SLD. I te osoby dzisiaj będą rozdzierały szaty i będą grały rolę katonów, które będą ciągle mówiły o tym, jak Lewica jest zła. Nie. Lewica pomimo kosztów idzie do przodu. Połączyliśmy się w dużą socjaldemokratyczną partię. Mamy 30 tysięcy członków, trzeci klub w parlamencie polskim i to jest wielki zasób. Jeśli ktoś chce szukać swojego szczęścia w Polskiej Partii Socjalistycznej, mając tak jak na przykład pani Morawska Stanecka, przeszłość w prywatyzowaniu kopalni, tak jak pan Robert Chciałam Kwiatkowski. Chciałam przypomnieć, że to pani, która startowała z list Wiosny, panie pośle. Ale nieładnie tak teraz wyciągać takie sprawy. Nie, to nie są nieładne sprawy. To są sprawy, które ja akceptuję. Tylko jeśli ktoś przystępuje do socjalistycznej partii i jest przedsiębiorcą, tak jak pan Kwiatkowski, czy Andrzej Rozenek, który był w ruchu Palikota liberalnej gospodarczo partii, ja nie oceniam tych poglądów. Tylko mówię o kompatybilności poglądów z Polską Partią Socjalistyczną, która w programie ma, nie wiem czy państwo wiedzą,
uznanie kapitalizmu jako, jako systemu szkodliwego. Więc życzę powodzenia kapitalistom, frakcji kapitalistycznej w Partii Socjalistycznej. Gabriela Morawska-Stanecka powinna pozostać na stanowisku wicemarszałkini Senatu, czy Lewica będzie próbowała no, jakieś ruchy polityczne spowodować? Nie będziemy robić przykrości nikomu. Widać, że pani marszałkini Stanecka lubi swój fotel wicemarszałkini i pewnie o to też jej chodziło. Natomiast myślę, że przynajmniej powinna rozważyć rezygnację z tego stanowiska. Ona nie rozważy. Mówiła już dzisiaj, że chce zostać w fotelu wicemarszałka Senatu. I teraz opowiadamy sobie na koniec... Ja pan by nie chciał? Wie pani, ja nie jestem dla stanowisk. Ja też mogłem się ubiegać o różne stanowiska. Ja jestem zwykłym posłem, który ciężko pracuje w parlamencie, ale też w swoim wrocławskim okręgu i mi to wystarcza. Być może marzę kiedyś o tym, żeby być marszałkiem Sejmu, prezydentem, premierem, ministrem, bo po to się też idzie do polityki. Natomiast uważam, że honorowo byłoby, gdyby pani marszałkini zrzekła się swojego. Się zrzec, ja tak? uważam, że powinna się zrzec tego fotela. Ale ona dostała się nie do, ma poparcia do Lewicy. Sejmu z jednomandatowego okręgu wyborczego. To jest trochę inna sytuacja nie, niż w Sejmie. To nie jest inna sytuacja, dlatego że miała poparcie Lewicy, która zaproponowała i stworzyła pakt senacki. Nikt no nie ale ma... kogo na jej miejsce byście zaproponowali, skoro nie macie ani jednego senatora? Pani redaktor, ale to nie są najważniejsze rzeczy. Ważne rzeczy, ale jeśli ktoś chce być tym wicemarszałkiem, niech będzie. No niestety, Lewica straciła swoją reprezentację. Ta Lewica, która jest w Sejmie, straciła swoją reprezentację w Senacie. Mam nadzieję, że koledzy i koleżanki pójdą po rozum do głowy i zachowają się w przyszłości trochę bardziej lojalnie. Uprzedzili Kosiniaka, Kamysza, Tuska i wszystkich świętych, nie powiedzieli Biedronia i Czarzastego. Tak. Odejść trzeba umieć z klasą, też trzeba też umieć... To nie było odejście z klasą. To nie było odejście z klasą, to było odejście spodziewane, ale nieuzasadnione i też myślę, że mało strategiczne. Ale czy to jest pora na jakąś taką też wewnętrzną autorefleksję, oczywiście, że może oni nie odeszli bez powodu? Oczywiście, to nie jest tak, że dzisiaj my jesteśmy bez skazy jako klub Lewicy, a ci, którzy odeszli, nie mieli jakichś swoich powodów. Mieli swoje powody. Ja uważam, że personalne, osobiste, nie dostali się do żadnych ciał partyjnych, dlatego odeszli. Będą chcieli budować jakieś mosty z Koalicją Obywatelską. Ja ich zapraszam do współpracy. Uważam, że przed wyborami powinniśmy się znowu spotkać i rozmawiać o tym, jak wprowadzić jak najsilniejszą reprezentację Lewicy, bo bez Lewicy w przyszłym parlamencie nie będzie ani rozmowy o prawach kobiet, ani o prawach LGBT, ani o obowiązkowych szczepieniach, ani o praworządności. A może chodzi o to, że Czarzasty nie chce jedności opozycji tak naprawdę i nie chce tej wspólnej listy, a doskonale wiem, że system Donta powoduje, że wy będziecie musieli iść zblokowani, żeby z PiS-em wygrać. Ale to nie jest stanowisko Czarzastego. Ja też uważam, że jeśli dzisiaj ktoś nas nie chce, a Donald Tusk na przykład niczego złego nie mówi o Konfederacji, czy słyszała pani redaktor, choć jedno zdanie Donalda Tuska na temat Konfederacji, ja nie słyszałem. Ja słyszałam. A ja od tygodni słyszę tylko, że Lewica jest zła. Ta demokratyczna, proeuropejska i prosocjalna no i Lewica jest zła. Tupniecie, zarzucicie focha nie, i obraźcie się na Tuska. Nie, w polityce nie ma co się obrażać. Ja uważam, że na pół roku przed wyborami trzeba się spotkać i pogadać, wyłożyć swoje srebra rodowe na stół i powiedzieć, kto co ma. Bo jeśli Lewica będzie miała, tak jak ma, 8-10%, to każdy będzie się z nami musiał liczyć. I to jest argument siły, a nie siła argumentu. Krzysztof Śmiszek, poseł Nowej Lewicy. Bardzo dziękuję pani poseł za to spotkanie. Wszystkiego dobrego, wszystkiego bo już się dobrego pewnie przed nowym rokiem nie zobaczymy. Właśnie, wszystkiego najlepszego naszym widzom na święta i szczęśliwego nowego roku. Bardzo, mimo wszystko będziemy się starać. Krzysztof Śmiszek, dziękuję. Dzięki. Bardzo już za chwilę państwa gościem Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, ale wcześniej oddajemy głos Janowi Strzeszkowi z Porozumienia Jarosława Gowina. Okazało się, że chyba jednak minister Mejza ma swoją wartość. To znaczy, myślę, że nawet sobie Prawo i Sprawiedliwość to policzyło, co by się stało, gdyby w wyniku tego, że zostaje Mejza, odszedłby z tej nieformalnej koalicji Paweł Kukiz. Paweł Kukiz oznacza stratę dwóch głosów, to znaczy swojego i pana posła Żuka. Podejrzewam, że pan poseł Sachajko głosowałby dalej z rządem. A odejście ministra Mejzy również oznacza utratę dwóch głosów, bo również pan poseł Eichler, który blisko współpracuje z ministrem Mejzą. No mimo wszystko Mejza jest po prostu pewniejszy. Wiadomo, że po takich publikacjach no, nie ma już żadnej przyszłości nigdzie indziej poza PiS-em. Adam Bielan teraz w ogóle schował się, podejrzewam, że w tym samym schowku na środki, co Michał Dworczyk się nie pokazuje, żeby tylko nie zostać powiązany w jakikolwiek sposób z Łukaszem Mejzą. Nawet przecież Mejza został usunięty ze strony internetowej partii Bielana. Znam Adama Bielana. Pamiętam nasz konflikt na linii Porozumienie i ta grupa związana z Adamem Bielanem. On nie ma odwagi, żeby się przeciwstawić Jarosławowi Kaczyńskiemu. Jeżeli finalnie Jarosław Kaczyński wezwie Adama Bielana przez swoje oblicze i powie
tego kolegę Mejzę to trzeba pożegnać. To Adam Bielan pierwszy co zrobi, to wykasuje numer Łukasza Mejzy z telefonu, a potem sprawę rozwiąże raz na zawsze. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości, państwa gościem, gościem Ekspresu Biedrzyckiej. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry, panie redaktor, witam państwa. Panie pośle, czy prezes Jarosław Kaczyński stoi dzisiaj pod ścianą? Czy jest pod ścianą? Sądzę, że prezes Jarosław Kaczyński jest dzisiaj w swoim gabinecie przy biurku, gdzie pracuje. Biurko rzeczywiście stoi niezbyt daleko od ściany, ale nie sądzę, żeby było to właściwe określenie. Bardzo się cieszę, że pan od znanej sobie ironii zaczyna nasze spotkanie, ale uważam, że to chyba nie jest najlepszy sposób na prowadzenie poważnej dyskusji, bo mamy bardzo dużo problemów, bardzo poważne dane dotyczące pandemii koronawirusa i gdybym mogła prosić pana o odłożenie żartów na bok w tej sytuacji, byłabym bardzo zobowiązana. Ale ja mówię jeśli absolutnie poważnie, panie pośle, redaktor. Naprawdę, ja troszkę za starą wygą jestem w tym temacie, żeby uwierzyć w czym szczere intencje. Dobrze, panie pośle, 660 zgonów dzisiaj spowodowanych epidemią koronawirusa. Komentarze jednoznaczne, bardzo wielu, choć oczywiście nie wszystkich. Państwo polskie zabdykowało, jeżeli chodzi o kwestie ratowania zdrowia i życia polskich obywateli. Czy państwo mają sobie cokolwiek do zarzucenia, jeżeli chodzi o przygotowania do czwartej fali, jeżeli chodzi o tak wysoką liczbę zgonów? Całe to założenie opiera się na błędnych podstawach, tak jakby państwo polskie, rząd polski, politycy mogli wydawać polecenia wirusowi. Tak jednak nie jest. To jest, do tej pory biologia nie udowodniła, żeby tego typu działania były możliwe. Widzimy, co się dzieje. Obowiązkiem i odpowiedzialnością państwa jest zapewnienie sprawnej i funkcjonującej służby zdrowia, zapewnienie możliwości szczepienia, bo szczepionka jest dzisiaj, widać to we wszystkich statystykach, najlepszą bronią przeciwko koronawirusowi. Widać, jak niewielki odsetek tych, którzy lądują w szpitalach albo tych, którzy umierają, to są osoby zaszczepione. Cały czas system szczepień jest dostępny, każdy się może zaszczepić. Należy apelować o to, żeby jak najwięcej osób to robiło, bo wtedy będziemy w stanie uniknąć tych dramatów, które dzieją się codziennie. Mimo najlepszej pracy lekarzy i szpitali, mimo zapewnienia drożności służby zdrowia, mimo szpitali tymczasowych, jednoimiennych, covidowych, cały czas te dane są przerażające. I oczywiście, ale musimy pamiętać, co może powstrzymać rozwój wirusa? Zachowywanie rekomendowanych obostrzeń, dystans, dezynfekcja, maseczka i szczepienia. Raz jeszcze szczepienia. Panie pośle, ale jeszcze niedawno minister zdrowia Adam Niedzielski mówił, że restrykcje nie działają, po czym wprowadza kolejne restrykcje. Pamiętamy premiera, to już słynna wypowiedź z kampanii wyborczej, że wirusa nie ma, po czym mamy taką sytuację, jaką mamy. I teraz pojawia się pytanie o taki autorytet. Proszę nie przewracać oczami, bo doskonale pan wie, że takie słowa padły i nie jest niczym dziwnym, że ja je w tej chwili przypominam, bo chodzi o pewien autorytet państwa, chodzi o autorytet też osób, które sprawują najważniejsze funkcje w państwie i o to, że ludzie po prostu już nie wiedzą, w co wierzyć i że to jest także państwa odpowiedzialność wprowadzenie chaosu w komunikacji ze społeczeństwem w trakcie pandemii. Pani redaktor, przewracam oczami, bo nie było chyba naszej rozmowy w przeciągu ostatniego pół roku, gdzie pani redaktor nie cytowałaby tych słów, a ja nie prostowałbym tej sugestii, że są wyrwane z kontekstu, mówiąc, tak? Mówiąc, o widzi pani redaktor, zapamiętała pani. Nie, ja nie zapamiętałam, po prostu państwo jesteście bardzo przewidywalni. Jeżeli musi się z czegoś się trudnego tłumaczyć, zawsze państwo mówią, że wypowiedź jest wyrwana z kontekstu. To jeżeli pani redaktor nie zapamiętała, to powtórzę raz jeszcze. Cytuję pani słowa premiera z lata zeszłego roku, w momencie, kiedy statystyki były zdecydowanie inne, kiedy sytuacja była inna, kiedy poziom zachorowań był zdecydowanie niższy. Pan premier opisywał wówczas stan faktyczny z lata 2020 roku. To tak, jakby pani redaktor powiedziała dzisiaj do kogoś rano dzień dobry, a jutro w środku nocy ktoś by się dziwił, że pani redaktor w nocy mówi dzień dobry.
To jest mniej więcej. Nie, ale pan poważnie ten mówi, działania. Panie pośle. Więc z całą powagą i bardzo poważnie panią proszę, pani redaktor, żeby przestać używać tego typu manipulacji. Ta wypowiedź premiera Morawieckiego. Panie pośle, to nie była manipulacja. To była czysta polityka terminie. W trakcie kampanii prezydenckiej. A Adam Niedzielski, który mówi, wiemy, że restrykcje ale są. Nie zrozumieliśmy. Panie pośle, ale proszę się. Na mnie nie krzyczeć. Panie pośle, czy Adam, panie ja pośle, krzyczę, czy Adam Niedzielski, nie mówiąc, pani wiemy, redaktor, panie pośle, ja zadaję pytania, jeśli pan pozwoli. Świetnie, a ja na nie odpowiadam, jeśli no pani więc dałam redaktor pani, pozwoli. Panu teraz bardzo dużo czasu na odpowiedź. Więc pani teraz proszę redaktor, pozwolić zadać mi pytanie. Pani redaktor, nie zrozumiała mnie pani i wolałbym, żebyśmy to wyjaśnili. Ale panie mówiąc pośle, o manipulacji, to istotne mówiąc jest, o manipulacji, czy widzowie rozumieją. Mówiąc o mówiąc, no więc jeśli pani nie przestanie mi przeszkadzać, to raczej nie ale ja zrozumieją. Panu nie przeszkadzam, mówiąc panie pośle, ja próbuję zadać pytanie, to nie jest czas na monolog. Mówiąc o manipulacji, chodziło mi o użycie przez panią słów pana premiera. I proszę nie odwracać kota ogonem, mówiąc, że to miała być manipulacja ze strony premiera czy polityka. Po raz kolejny używa pani słów, które padły do opisu konkretnego tu i teraz, sugerując, pośle, że rozciągają się na cały czas panowania epidemii koronawirusa. Polityk musi brać odpowiedzialność za słowa i odpowiedzialność dziennikarz także za również, działania następne. Oczywiście, bardzo proszę, może mnie pan podać do sądu, jeżeli pan uważa, że ja w czymkolwiek skłamałam w tym momencie. Ale kolejna chyba pani sprawa. Raczy kpić. Kolejna, no, Adam Niedzielski, bo to już jest z rozmowy z Rzeczpospolitą, więc tutaj manipulacji mi pan nie zarzuci. Wiemy, że restrykcje są mało skutecznym środkiem ograniczania wzrostu pandemii. To mówił pan minister w listopadzie, 25 listopada, czyli niecałe 3 tygodnie temu. No to co się zmieniło, że nagle od dzisiaj mamy nowe restrykcje, skoro one i tak nie działają, już są mało skuteczne? Może trzeba jakieś inne działania podjąć w tej sprawie? Może trzeba zapytać pana ministra, bo nie znam całości kontekstu tej wypowiedzi. Myślę, że byłby tutaj dużo bardziej wiarygodny ode mnie, gdyby go pytać o jego własne słowa, a nie mnie pytać o słowa pana ministra. Co mogę powiedzieć, to mamy wprowadzone nowe wytyczne, ponieważ sytuacja tego wymaga. Stąd na przykład zwiększone limity w miejscach typu restauracje czy koncerty, limity, które można przekroczyć w przypadku osób, które okażą dowód zaszczepienia. No tak, tylko wielu zwraca uwagę na to, że nie ma wystarczającej podstawy prawnej do tego, żeby ten przepis egzekwować. Mówiąc krótko, są komentarze, że państwo po raz kolejny zrzucają odpowiedzialność na przedsiębiorców, na przykład właścicieli restauracji i nie dają im odpowiednich środków do tego, żeby oni w razie czego w przypadku agresywnego ataku ludzi sprzeciwiających się szczepieniom, żeby mogli się w jakikolwiek sposób bronić. I że to jest no, krąg niewystarczający. W dobrą stronę, ale niewystarczający. No chwileczkę. Jeżeli ktoś po pierwsze, do tego nie potrzeba jakichś nowych podstaw prawnych, jeżeli ktoś ma do czynienia z czyjąś agresją, to jest od tego policja, straż miejska w niektórych przypadkach, no to nie zależy od tego, czy mówimy o agresywnej osobie w związku z obostrzeniami szczepionkowymi, czy o ataku na kogoś na ulicy, czy o kieszonkowcu, czy o kimkolwiek. No, to są podstawowe kwestie funkcjonowania w społeczeństwie, więc to po pierwsze. Po drugie, o jakiej podstawie prawnej mówimy? Sytuacja jest absolutnie jasna. Jest ograniczenie do 30% i każdy organizator, właściciel, przedsiębiorca jest zobligowany tego się trzymać. Może od tego odstąpić, jeżeli ktoś udowodni, że jest zaszczepiony. On nie ma potrzeby od nikogo wymagać. To w interesie tej osoby, która chce być ponad limitem, jest udowodnienie, że jest osobą zaszczepioną. No dobrze, tylko w tej sam sytuacji, panie pośle, nie podejmuje trzeba było żadnego decyzję. Do tego, żebym ja komuś okazał swój certyfikat covidowy, nie potrzebuję podstawy prawnej. To moja dobra wola i decyzja. Ale rozporządzenie było potrzebne do tego, żeby zmniejszyć limity do 30%. Do tego nie można wprowadzić inaczej niż rozporządzenie. Panie pośle, kończąc temat pandemii i wracając właściwie do mojego pierwszego pytania, rozumiem, że państwo nie mają sobie nic do zarzucenia, jeśli chodzi o tak wysoką liczbę zgonów. Wszystko zostało zrobione tak, jak powinno i na przykład pan Pyrć, który jest członkiem Rady Medycznej przy premierze, kilkadziesiąt minut temu mówił,
mówił tutaj, że no, trzeba było działania podjąć zdecydowanie wcześniej, jeszcze w sierpniu, a rząd tego nie robił. I to jest powód tak wysokiej fali w tej chwili i tak wysokiej liczby zgonów. Wśród członków Rady Medycznej zdania są bardzo różne. To jest ciało dość szerokie, dość zróżnicowane. No, trudno mi polemizować z jednym z jej członków. No większość listy nawet były przecież, panie pośle. Oni są dość jednoznaczni z wyjątkiem pana profesora Horbana, chociaż on też często na słowa krytyki sobie pozwala. Nie wiem, w jaki sposób fakt podejmowania działalności epistolograficznej ma czegokolwiek dowodzić, ale zostawmy to. Naprawdę? Apel do premiera, żeby słuchał nas, ekspertów, których sam powołał, pana zdaniem nie ma tutaj nic do rzeczy? Zupełnie serio pan mówi? Nie, pani redaktor, pani po prostu używa faktu, że ktoś napisał list jako ostatecznego dowodu w sprawie. No, ja jednak pozostanę przy swoim zdaniu, że Rada Medyczna po pierwsze jest ciałem dość zróżnicowanym, po drugie jest ciałem stricte doradczym. Ale jeśli chodzi o decyzje podjęte do tej pory, to rzeczywiście nikt nie jest na tyle butny, żeby twierdzić, że na przestrzeni od wiosny 2020 roku gdzieś nie popełniono błędów, czy gdzieś nie można było zrobić czegoś więcej, czy gdzieś nie oparto się na danych, które wówczas wydawały się być właściwe, a później okazało się, że jednak wirus zachowuje się inaczej. No to jest chyba oczywiste i wielokrotnie mówił o tym chociażby pan premier Morawiecki. Ale jeśli chodzi o przygotowania do nadchodzącej fali, no to po pierwsze, podstawowym i najważniejszym przygotowaniem do niej był cały proces szczepień. To dzięki tym szczepieniom dzisiaj na przykład nie mamy tego, co na wiosnę co na jesieni zeszłego roku, nie, że jest niebezpieczeństwo, że służba zdrowia się kompletnie zakorkuje, nie będzie lekarzy, bo będą wszyscy na kwarantannach. Trzeba było cały system szczepień zorganizować. W nieco ponad miesiąc zbudowano od zera cyfrowy system, który zapisuje na szczepienia, wysyła SMS-y przypominające, zorganizowano całą armię wolontariuszy, zaangażowano w to Wojska Obrony Terytorialnej. To jest prawda, panie pośle, rzeczywiście kwestia organizacji szczepień rzeczywiście jest bardzo dobra i to ja z własnego doświadczenia mogę potwierdzić, nawet ja, która zapisywałam wczoraj swoje dziecko 8-letnie na szczepienie, ale teraz jeszcze, to znaczy organizacja szczepień to nie jest wszystko, bo mamy bardzo w niewielkim stopniu tak naprawdę w porównaniu z innymi krajami, chociażby Unii Europejskiej, zaszczepione społeczeństwo i tutaj może kuleje kwestia promocji szczepień, za którą był odpowiedzialny także pan minister Michał Dworczyk. Może kuleje kwestia braku jakiejś kampanii edukacyjnej, żeby obywatelom tłumaczyć, co tak naprawdę szczepienia oznaczają, jakie mogą być zalety, jakie mogą być skutki. Wielu zwraca uwagę na to, że państwo tutaj bardzo wiele rzeczy zaniedbali i stąd tak niski poziom zaszczepienia społeczeństwa. Nie kuleje. Już tłumaczę dlaczego. Mhm. Nie kuleje. Już tłumaczę dlaczego. Bardzo proszę. Dziękuję serdecznie. Jeśli chodzi o to, ile osób jest zaszczepionych, to koniec końców sprowadza się to wszystko do indywidualnych wyborów każdego z nas. To jest pierwsza sprawa. Druga sprawa, przypomnijmy. Na początku procesu szczepień badania opinii publicznej co do woli zaszczepienia się pokazywały, że wśród populacji dorosłej jest to nieco ponad 30%. 30 kilka procent deklarowało chęć zaszczepienia się. Dzisiaj zaszczepionych wśród populacji dorosłej jest praktycznie dwa razy więcej. Ta różnica to jest właśnie efekt kampanii proszczepiennej, efekt tych wszystkich działań zachęcających, tych spotów, które oglądamy non-stop praktycznie od roku, wszystkich billboardów zachęcających osób rozpoznawalnych publicznie, to jest właśnie efekt tego, że dało się dwukrotnie zwiększyć liczbę osób, które w stosunku do tego, które deklarowały się
i że się chcą zaszczepić. Więc naprawdę twierdzenie, czyli że cokolwiek tutaj kuleje, jest twierdzeniem dużo na wyjście. Czyli my jesteśmy jakimś wyjątkowym społeczeństwem pod tym względem, tak? Wyjątkowym społeczeństwem jesteśmy, no bo rozumiem, że po prostu rzeczywiście, a chyba, że chodzi o ten gen sprzeciwu, o którym mówił pan prezydent Andrzej Duda, no bo ja już nie wiem, inne społeczeństwa tak bardzo się różnią, że ufają lekarzom i się szczepią, a u nas niemal 50% społeczeństwa szczepić się nie chce? Panie redaktor, no wymagałoby to zapewne jakichś dużych badań porównawczych co do motywacji dotyczących szczepionek w poszczególnych społeczeństwach. Być może jakiś uniwersytet takie badania przeprowadzi. No, jeżeli pani redaktor zna jakieś złote rozwiązanie, które spowoduje, że nagle te 50% osób, które od roku twardo, konsekwentnie odmawia szczepienia, pójdzie do punktów szczepień, to ja słucham. Mm-hmm. Panie pośle, może te obowiązkowe szczepienia dla wszystkich jednak. Państwo mówią, że to jest kwestia podejmowania indywidualnych decyzji, kwestia braku ograniczania wolności jednostki. No tylko w przypadku innych sytuacji, kiedy państwo ograniczają wolność na przykład kobietom, to ten argument, tego argumentu państwo nie używają. No to albo wolność dla wszystkich we wszystkim, albo niewolność wybiórcza po to, żeby nie stracić większości parlamentarnej. No, muszę powiedzieć, że połączenie potencjalnego przymusu szczepień z rzekomym ograniczeniem wolności kobiet jest dość imponujące. Chodzi o wolność obywatelską, panie pośle. Cieszę się, że mogłam panu zainteresować. Jaką wolnością obywatelską w Polsce nie cieszą się kobiety, którą cieszą się na przykład mężczyźni? Z przyjemnością to usłyszę. No na przykład zabrania im się podejmowania własnych decyzji, czy chcą rodzić dzieci, czy nie. W jaki sposób? Panie pośle, rozmawiajmy poważnie, naprawdę. Jak męczy mnie to trochę. Rozmawiajmy to jest bez sensu, bezproduktywne zupełnie. No, pani redaktor, każdy polski obywatel jest zobowiązany przestrzegać przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Niezależnie od tego, czy jest kobietą, czy jest mężczyzną. Panie pośle, dlaczego są państwo za brakiem obowiązku szczepień dla wszystkich? Dlaczego? Dlatego, że uważamy i mówiliśmy o tym od samego początku, że szczepienia są potrzebne, są niezwykle istotne, ale powinny być dobrowolne. Takie jest stanowisko Prawa i Sprawiedliwości od samego początku wprowadzenia szczepień. A dlaczego na COVID szczepienia powinny być dobrowolne, a szczepienia, które robimy na odrę, różyczkę i szereg innych rzeczy są obowiązkowe? Czym te szczepienia się różnią? Dlaczego na COVID nie, a na inne tak? Różnią się tym, że różnią się choroby. Tu mamy do czynienia z zupełnie innym typem choroby niż na przykład odra czy różyczka. No, w przypadku odry czy różyczki te choroby są w zasadzie wyrugowane. Tutaj no mamy dzięki szczepieniom, panie pośle, właśnie. Może by dało się wyrugować COVID, gdyby były obowiązkowe szczepienia na COVID. Pani redaktor, no jakkolwiek chyba jest jasne z naszej rozmowy, że jestem ogromnym zwolennikiem szczepień przeciwko COVID-owi. Uważam, że każdy, kto nie ma przeciwwskazań, powinien to zrobić, ale to nawet ja nie będę twierdził rzeczy, które są niezgodne z dzisiejszym stanem wiedzy. A dzisiejszy stan wiedzy, jak wiemy, jest taki, że szczepionka chroni przed hospitalizacją, chroni przed ciężkim przebiegiem choroby, ale nie chociażby nie powstrzymuje transferu. No jak każda szczepionka, na odrę i różyczkę wspomniana przez pana szczepionka też nie chroni przed brakiem zakażenia, tylko przed lekkim przebiegiem. Nie, no pani redaktor, no są choroby typu Heine-Medina, które zupełnie zostały dobrze, panie pośle, rozumiem, że tutaj musimy wyrugowane troszkę przez szczepienia. No tutaj mamy dobrze zupełnie inną sytuację. Rozumiem. Ale dobrze, powtarzam raz jeszcze, szczepmy się, bo warto i trzeba. Panie pośle, co się dzieje z Michałem Dworczykiem? On był odpowiedzialny za cały ten proces szczepień. Bardzo często był aktywny medialnie właśnie w związku z tym. Od początku mówiło się, że jest jedyną osobą tak naprawdę, która w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów jest w stanie udźwignąć tak ogromne przedsięwzięcie. Czy naprawdę kwestia tych maili sprawiła, że Michał Dworczyk już się nie objawi nam w kwestii tak ważnej jak pandemia? To pytanie, co się dzieje z Michałem Dworczykiem, jest pytaniem dość obszernym. No, pan minister Dworczyk jest szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, pracuje regularnie, codziennie, normalnie i zajmuje się obowiązkami, które zleca mu pan premier.
To pan premier zakazał mu aktywności medialnej w kwestii szczepień chociażby? No bo właśnie o to pytam. Co się takiego zmieniło? Dlaczego tak się bardzo ta sytuacja zmieniła? Nic mi nie wiadomo na ten temat. Ale nie widzi pan tej różnicy w aktywności medialnej i konferencyjnej ministra Dworczyka parę miesięcy temu, a teraz? Chce mi pan powiedzieć, że to wygląda tak samo? No ale przepraszam, jest gdzieś jakiś przepis, jakiś oblik. Absolutnie do tego, nie. Żeby ja tylko pytam każdy, po prostu, żeby każdy z minister, czego to wynika? Żeby każdy minister... No, czy jest jakiś oblik, żeby każdy minister non-stop przejawiał ten sam poziom aktywności medialnej? Nie, nie proszę zapytać, to jeżeli pan... Czy z czego to wynika? No, może ma jakieś zajęcia, które ograniczają go czasowo. No, zajmował się zbudowaniem od zera tego systemu szczepień. Później organizował, czy współorganizował ewakuację polskich żołnierzy i ich współpracowników z Afganistanu. No, są naprawdę ogromne projekty. Dobrze, panie pośle, to teraz jeszcze jedna sprawa. Czy jest jakakolwiek szansa, że my do końca tego roku dostaniemy zaliczkę z Krajowego Planu Odbudowy? Zostało już niewiele dni, 15, 16 dokładnie. Gdyby o tym decydował Radosław Fogiel, to Radosław Fogiel mógłby odpowiadać na to pytanie. Ale nie decyduje, niestety, więc rozmawiajmy o... Ta decyzja... No więc właśnie, no, mhm. Jestem pod wrażeniem wniosków, które pani redaktor wyciąga. W związku z tym pytanie nie jest do mnie o szansę. Pytanie jest do tego, kto tej decyzji cały czas nie podjął, czyli do Komisji Europejskiej. To Komisja Europejska posiada już wszystkie dane. Cały proces jest zakończony i z niewiadomych przyczyn wstrzymuje się od podjęcia decyzji. Panie pośle, 19 października na forum Parlamentu Europejskiego premier Mateusz Morawiecki obiecywał likwidację Izby Dyscyplinarnej. To się nie wydarzyło do tego momentu, a wiemy, że to jest jeden z głównych warunków, które stawia Komisja Europejska. Na co zresztą przystał premier Morawiecki, mówiąc tak, zlikwidujemy Izbę Dyscyplinarną, bo ona nie spełniła naszych oczekiwań. Czy on skłamał w Parlamencie Europejskim? Czy zmienił zdanie od 19 października? Przecież doskonale wiemy, że kwestia likwidacji spowodowałaby to, że te pieniądze by popłynęły do Polski. Samorządów, do polskich przedsiębiorców, do polskich obywateli. No to pani redaktor jest tego tak pewna. Ja akurat nie mam takiego stuprocentowego przekonania, bo jestem raczej skłonny iść w kierunku wniosków nieco innych, to znaczy tego na przykład, co obserwujemy dzisiaj w Bułgarii. Nagle się okazało, że kiedy w Bułgarii władzę utraciła partia absolutnie skorumpowanego, według doniesień medialnych, premiera Borysowa, członka Europejskiej Partii Ludowej, to nagle się okazało, że są jakieś problemy z bułgarskim KPO, nagle się okazało, że tam warto by się przyjrzeć praworządności, bo parasol ochronny, jaki partia Angeli Merkel i Donalda Tuska miała nad bułgarskimi władzami, został nagle zamknięty. Więc to jest rzecz pierwsza. Ja też mam świadomość, że te rozgrywki wokół KPO są rozgrywkami polegającymi na walce z decyzjami Polaków w wyborach, że wybrano rząd, który nie jest członkiem europejskiego establishmentu. To jest rzecz pierwsza. Rzecz druga, premier w Parlamencie Europejskim mówił o woli Zjednoczonej Prawicy kontynuowania reform sądownictwa. I ta reforma będzie kontynuowana. Jej elementem nie ma żadnej będzie reformy, panie pośle. Zmiana procesu. Nie ma żadnej reformy. Ostatnio Sebastian Kaleta, wiceminister sprawiedliwości u mnie w programie, powiedział, że żadna reforma od 6 lat nie udała się jeszcze jej wprowadzić w życie, ponieważ nie ma zielonego światła politycznego. I że projekty leżą w Ministerstwie Sprawiedliwości, no i musi być zgoda polityczna, żeby wreszcie z tą reformą ruszyć. No, myślę, że minister Kaleta był nieco zbyt ostry w ocenie, nawet względem samego siebie. Z pewnością jest to, nie chciał się chwalić, więc ja go pochwalę. Chociażby jeśli chodzi o reformy kodeksu postępowania, czy całą reformę dotyczącą procedury przedprocesowej umożliwiającą... No tak, wydłużenie oczekiwania o 7 miesięcy to rzeczywiście sukces. Umożliwiającą zawarcie panie ugody pośle, i w ogóle, żeby nie doszło kończy, do procesu. Czas nam się kończy, a to są duże osiągnięcia Ministerstwa Sprawiedliwości. Panie pośle, będzie likwidacja Izby Dyscyplinarnej, czy państwo rzeczywiście no, zgodzą się po prostu z tym, że do końca roku przepadnie nam 25 miliardów złotych? Ale po pierwsze, nic nikomu nie przepadnie. Myśmy spełnili wszystkie warunki, których wymagało od nas rozporządzenie o Funduszu Odbudowy i Rozwoju.
W związku z czym te środki są Polsce należne. To jest po pierwsze. Po drugie, nie będziemy dokonywać likwidacji niczego, ani Izby Dyscyplinarnej, ani żadnej innej izby, dlatego że tak życzy sobie Komisja Europejska. Komisja Europejska nie ma żadnych kompetencji do decydowania w sprawach polskiego sądownictwa. Nie zostało to traktatami przekazane do zarządu Unii Europejskiej. Inne rzeczy tak, ale nie sądownictwo. A oczywiście reforma wymiaru sprawiedliwości będzie się toczyć i będzie obejmować również kwestie odpowiedzialności dyscyplinarnej. Waldemar Buda kiedyś tutaj u mnie powiedział, że do końca roku sprawa Izby Dyscyplinarnej będzie załatwiona. Dlaczego nie jest? O co się to wszystko rozbija, panie pośle? Całościowa reforma musi być przygotowana od A do Z. Trwają, jak ostatnio mówił marszałek Terlecki, trwają również konsultacje z Pałacem Prezydenckim, żeby nie było sytuacji, do której doszło kilka lat temu. Pracujemy nad tym. Ale nie jest w stanie nam pan podać jakiegoś przybliżonego chociaż terminu załatwienia tej sprawy? Nawet przywołany przed chwilą przez panią przykład pokazuje, że lepiej zachować pewną wstrzemięźliwość, żeby nie pomylić się co do terminu. Na początku pytałam pana o trudną sytuację Jarosława Kaczyńskiego. Chodziło mi oczywiście o tę bardzo niestabilną większość, którą w tej chwili w parlamencie ma Zjednoczona Prawica, bo tylko tak jestem w stanie zrozumieć Jarosława Kaczyńskiego, który w dalszym ciągu trzyma w rządzie na przykład Łukasza Mejzę. Znamy Jarosława Kaczyńskiego i jestem przekonana, że delikatnie mówiąc, pewnie był zbulwersowany działalnością pana ministra Mejzy i kwestia chyba, proszę poprawić mnie, że oczywiście jeżeli się mylę, jeżeli ja nie mam racji, ale chyba tylko polityczna kwestia spowodowała, że on w dalszym ciągu w tym rządzie funkcjonuje. No co prawda jest zawieszony, ale nie został zdymisjonowany. Doniesienia wobec pana ministra Mejzy rzeczywiście są niepokojące. Pytanie oczywiście, czy znajdą potwierdzenie w faktach. I dlatego Prawo i Sprawiedliwość oczekiwało od pana ministra podjęcia takich kroków, jak zawieszenie się chociażby swojego funkcjonowania w ministerstwie. To zostało zrealizowane i czekamy teraz na ustalenia, które pozwolą podjąć nam finalne decyzje. Panie pośle, ale Łukasz Mejza zablokuje etat komuś innemu. Rozumiem, że sprawa pracy w ministerstwie też można różnie to interpretować, bo wiadomo, że to ministerstwo zostało ponownie stworzone po to, żeby ludzie Adama Bielana dostali stanowiska ministerialne. Niemniej, jeżeli już zostało stworzone, to chyba powinno działać pełną parą. A Łukasz Mejza blokuje etat w tej chwili. Czy to jest normalne? Co pana tak śmieszy, panie Przepraszam, pośle? Ale sformułowanie, że ktoś komuś blokuje etat w ministerstwie, muszę powiedzieć, że jestem... A uważa pan, że wiceminister sportu nie jest potrzebny? No to skoro nie jest potrzebny, to po co został powołany? Nie, a pani uważa, że... Ja wiem, że państwo z rozdawaniem etatów nie mają żadnych problemów, ale ja jednak trochę pani chyba uważa, że w przypadku odwołania pana ministra Mejzy, minister Bortniczuk da ogłoszenie na pracuj.pl, że nie, no ale serio, panie pośle, naprawdę. Nie wiem, chyba za dużo kawy pan dzisiaj wypił. Naprawdę, nie, bo ja pani redaktor, jestem to dopiero pierwsza, ale staram się rozmowy dzisiejszą pana. Znaczy, okej, jak pan narzuca taki sposób konwersacji, nie ma problemu. No jest pan moim gościem, ja mogę na to przystać, tylko wydaje mi się, że jednak w stosunku pani do widzów redaktor, to jest Ja wyłącznie się dostosowuję do sposobu i poziomu rozmowy, który pani redaktor narzuca swoimi pytaniami. Tylko tyle. Naprawdę? Mówi pan serio? Uważa pan, naprawdę, że to, że zawieszenie ministra, wobec którego są takie zarzuty, jest wystarczające i że brak nowego wiceministra, który pracowałby realnie w ministerstwie, nie jest problemem? A pani uważa, że w tej sytuacji, kiedy rzeczywiście zarzuty są poważne, kiedy Łukasz Mejza się zawiesił swoją aktywność w ministerstwie, kiedy czekamy na wyjaśnienia, żeby podjąć ostateczne decyzje, kwestia blokowania etatu jest sprawą najważniejszą? Naprawdę pani tak uważa? Ale panie pośle, ja panu to przed chwilą wytłumaczyłam. W ministerstwie powinno się pracować.
Pan minister Mejza nie pracuje, ponieważ się zawiesił, więc pytam, co ze stanowiskiem wiceministra? Ale jego, proszę się nie obawiać, jego obowiązki zostały tymczasowo podzielone pomiędzy innych członków kierownictwa tego resortu. I naprawdę, do kiedy państwo mają zamiar czekać na wyjaśnienie? Ja się nie lękam, panie pośle, jestem akurat ostatnią osobą do tego. To ile będziecie czekać na wyjaśnienie tej sprawy? Będziemy czekać tak długo, aż będzie pewna i niepodważalna wiedza. Mam nadzieję, że... Wiedza, panie redaktor, wiedza. Powtórzę raz jeszcze, bo chyba się nie dosłyszeliśmy. Mam nadzieję, że nastąpi to szybko. Dobrze, to teraz jeszcze kwestia niestabilnej większości, jeżeli chodzi o sytuację w parlamencie. Wczoraj przegrane głosowanie w sprawie ustawy nowelizującej kwestie związane z polską oświatą, tak zwany Lex Czarnek. Jak państwo mają długo siły, żeby w taki sposób od głosowania do głosowania zastanawiać się, czy uda się jakąś ustawę przeprowadzić, czy nie? Mówiąc krótko, czy Jarosław Kaczyński ma jakiś plan polegający na zdobyciu stabilnej i niepodważalnej większości? To już tak na koniec. Proszę wybaczyć, ale o planach Jarosława Kaczyńskiego nie będziemy rozmawiać w mediach, bo polityka wymaga jednak pewnej dyskrecji w niektórych swoich aspektach. To po pierwsze. Po drugie, głosowanie, bo tak się akurat składa, bo słyszałem nawet już fragment pani rozmowy z posłem Śmiszkiem. Tak się składa, że ja akurat byłem na tej komisji, bo było to posiedzenie połączonych komisji. Nie było to głosowanie dotyczące ustawy. Żadna ustawa tam nie przepadła. Był to wniosek formalny pana posła Mroczka, wiceprzewodniczącego Komisji Obrony. Wniosek formalny o przerwę w posiedzeniu komisji i zwołanie prezydium komisji. To jest wyłącznie to, nad czym głosowano. Rzeczywiście faktycznie było tak, że akurat w momencie tego głosowania na sali zabrakło kilku posłów Prawa i Sprawiedliwości. Nie powinno się to zdarzyć i ci posłowie mają już tego świadomość. I tylko i wyłącznie tyle. Ja rozumiem satysfakcję kolegów z opozycji, ale nie wyciągałbym z tego zbyt daleko idących wniosków. No dobrze, ale a jeśli chodzi o większość sejmową, jeśli chodzi o większość sejmową, no cóż, nie zawsze w polityce sytuacja jest komfortowa. Mieliśmy komfortową sytuację przez poprzednie 4 lata, przez część tej kadencji. Teraz ona się nieco skomplikowała, ale nie jest to żaden problem. No po prostu nikt chyba nie idzie do polityki licząc, że zawsze będzie miał łatwo. Radosław Fogiel, wicerzecznik Prawa i Sprawiedliwości. Pozdrawiam i dużo zdrowia panu życzę. Do zobaczenia. Wzajemnie i wszystkim państwu do zobaczenia. To wszystko w dzisiejszym super raporcie. Bardzo państwu dziękujemy za wspólnie spędzony czas i oczywiście zapraszamy na jutro. Na godzinę 8:57 to będzie czwartek. Kamila Biedrzycka, Michał Kozłowski, Marcin Pszczółkowski, cała ekipa. Mówimy państwu do zobaczenia i dużo zdrowia. Rzecz jasna. I na koniec jeszcze wspomnienie o Tadeuszu Rosie od nas. Do zobaczenia. Zapalony komunista jest teraz zapalony katolik. I to jest bardzo piękny. Zapalony katolik w języku obcym z nacji Zulugula. Piosenka strasznie lubi wszystkim rozprawiać o aborcji. Aborcja w języku obcym z nacji Zulugula. Jakby poseł zastrzegł w ciąży, to by nie rozprawiał. Lecz poseł jest nietykalny, więc ciąży nie zajdzie, bo żeby zajść w ciąży, trzeba guzik rozpiąć, a poseł go tylko naciska. A szkoda, bo jakby wszystkie poseł zaszedł w ciąży, to by się doczekał wreszcie szczęśliwego rozwiązania.